Myślę, że na początek kilka słów odnośnie dzisiejszego spotkania poproszę. Dziękuję bardzo za rywalizację zespołowi Stychów. Bardzo wymagające spotkanie dzisiaj. Ogólnie co można powiedzieć, to to, że ciężko weszliśmy dzisiaj w to spotkanie. Zespół się powoli rozkręcał. Ale jak żeśmy zostali troszeczkę pobudzeni rozmową w szatni, kilkoma dobrymi też akcjami w drugiej połowie, próbowaliśmy łapać ten nasz rytm gry i to przyniosło o wiele więcej korzyści i wiele więcej dobrego przede wszystkim no właśnie w tej drugiej połowie. Byliśmy bardziej agresywniejsi, mieliśmy więcej rzutów osobistych, piłka też mocniej chodziła, także to o co prosiłem zawodników w przerwie meczu zostało po części zrealizowane i to przyniosło końcowy sukces. Dziękuję. Super, dziękuję. Patryk, kolejny bardzo dobry mecz w Twoim wykonaniu. Jak Ty byś ten dzisiejszy mecz ocenił? Przede wszystkim na początku gratulacje, bo GKS Tych naprawdę zagrał bardzo dobre spotkanie i tak naprawdę wyrwaliśmy to zwycięstwo w drugiej połowie, to trzeba powiedzieć. I na pewno cieszy, że pod presją podejmujemy dobre decyzje, że wychodzimy na drugą połowę i znacznie poprawiamy zbiórkę w obronie, bo bodajże w pierwszej połowie zebrali nam 7 piłek w ataku, a w drugiej, jak z tego co widzę, po sumie to 3 czy 4. Więc na pewno cieszy, że dobrze reagujemy i fajny też jest aspekt tego, że zawsze po przegranym meczu wychodzimy tacy nabuzowani, czasami nawet za bardzo, ale lepiej w tą stronę niż mielibyśmy odpuszczać. Panie trenerze, na co zwróci Pan uwagę, szczególnie w tej przerwie swoim zawodnikom? Tak jak wspomniałem, przede wszystkim chodziło mi o to, żeby grać dłuższe akcje, bardziej agresywnie do kosza, bo tego brakowało. Nawet sama ilość wykonywanych rzutów wolnych w pierwszej połowie, a w drugiej o tym świadczy. Dodatkowo też w całym meczu zrobiliśmy bodajże 13 strat, a w pierwszej połowie mieliśmy ich 9. Było za dużo właśnie takich troszeczkę podań, że tak powiem, pod publiczkę, które po prostu no, w tym momencie nam nie przynosiły żadnych korzyści, a po stratach łatwe sytuacje na zdobycie punktów miał przeciwnik. Więc to były takie no, przede wszystkim główne uwagi. I gra zespołowa i mądre podejmowanie decyzji nieba, żeby się też zawodnicy nie obawiali wziąć ciężkich rzutów, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. Deka przegrała bardzo trudny mecz w Bydgoszczy. Czy Pan jako trener musiał wykonać jakąś pracę, bo tak to były dramatyczne okoliczności, mecz już praktycznie był wygrany powiedzmy. Czy Pan jako trener musiał wykonać jakąś dodatkową pracę, czy po prostu widział Pan na treningach, że zawodnicy reagują tak jak trzeba na taką porażkę? No tego trenowania ostatnio nie ma za dużo, więc to tylko i wyłącznie są aspekty rozmowy. Chłopaki wiedzą, są doświadczonymi graczami, zdają sobie sprawę, że po prostu to zwycięstwo w meczu z Bydgoszczą nam po prostu uciekło. Mieliśmy swoje szanse, przydarzyły nam się błędy i skończyliśmy to ten mecz porażką, ale no tak jak tu Patryk wspomniał, cieszy, że jest ten impuls dalej w zespole i chcieliśmy jak najszybciej przechylić następne spotkanie na naszą korzyść. Fakt, że grałeś przeciwko swoim byłym kolegom, to ułatwiło Tobie dzisiaj pracę na boisku? Myślę, że właśnie przeciwnie, że mimo wszystko coś tam w głowie jest, że się gra na tą poprzednią drużynę, chce się jakoś dobrze pokazać. Też rozstaliśmy się w bardzo dobrych stosunkach, ja nie mam żadnej złej krwi, nawet mogę powiedzieć, że mam bardzo dobry kontakt czy to z trenerami, czy z zawodnikami, więc myślę, że to była właśnie taka fajna sportowa rywalizacja, koleżeńska wręcz. A też się pytam o takie aspekty koszykarskie, bo ty znasz tych zawodników bardzo dobrze, oni ciebie też znają bardzo dobrze. Na treningach z nimi rywalizowałeś i teraz jak to wygląda w czasie meczu? No na pewno było kilka aspektów, w których mogłem pomóc troszeczkę trenerowi, jeśli chodzi o sprawy taktyczne, bo wiadomo, że gramy mecz po meczu. Trener też nie miał aż tyle czasu na analizę przeciwnika, ja tam troszeczkę coś wiedziałem, więc co wiedziałem, to pomogłem. A zdradzisz ten główny? Nie chciałbym zdradzać, powiedzmy, że zostawmy to dla siebie i tyle. Ale pomogłeś trenerowi. Oczywiście. Starałem się pomóc.